Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych. Dzisiaj troszeczkę sobie powiemy o oleandrze, o jego praktycznej pielęgnacji, jak podlewać tak dalej, tak dalej. No i oczywiście mamy oleander, dziś oczywiście zakupiłem dla takiej znajomej na urodziny, kupiłem oleandra. Oleander dokładnie to jest, tak on mniej więcej będzie wyglądał. Tu mamy nerium oleander. Tak mniej więcej wygląda. W Lidlu oczywiście była jakaś tam promocja, że niby z aplikacją 20 zł, ale no właśnie. Powiedzcie mi, drodzy widzowie, dlaczego Lidl nie może dlaczego kupon na aplikacji nie może być ważny przez 24 godziny, czy nawet przez te 2 dni, żeby można było na ten sam kupon przez 2 dni aktywować non-stop tego oleandra, czy tam jakiś inny produkt, tak dalej. To niestety głupi, za przeproszeniem, Lidl pomyślał sobie tak: no jo, będą więcej brać, będą więcej chcieć, tak dalej. To zrobią takie coś, że po prostu Lidl będzie chciał narzucić Biedronce, by chciał Lidl, żeby po prostu więcej sprzedać niż Biedronka. Ale za to, że Biedronka dawała kłody Lidlowi, to Lidl był wredny dla klientów i zrobił coś takiego, taką blokadę, jakby to powiedzieć, zrobił Lidl, że zrobił aplikację Lidl Plus i tylko jeżeli jest kupon aktywowany, to jedynie ta promocja wchodzi. Właśnie ten oleander, jeżeli macie aplikację Lidl Plus, po prostu pikacie, ale pamiętając, że przed piknięciem przy kasie to musi być kupon aktywowany i wtedy dopiero możecie ten, i tylko możecie raz kupon tylko użyć, raz kupon. Wiecie co, to jest po prostu głupota, że nada i w ogóle, że tylko raz można użyć kuponu, raz. Tylko jedyny raz, macie na to czas 2 dni. Przez 2 dni musi wykorzystać ten jeden kupon. Jeden kupon, ludzie! To się nie mieści w głowie, co ten Lidl w ogóle wyprawia. Ja ile razy byłem w Biedronce, czy tam w innych sklepach, to widziałem o wiele lepsze promocje niż to, co teraz wymyślili w Lidlu. Ale to już nie chodzi o to, bo normalnie ten oleander bez aplikacji kosztuje 30 zł, a ja praktycznie zapłaciłem 20 zł, tak? Ale wiecie co, to już po prostu jest śmiechu warte i w ogóle naprawdę, co się po prostu płakać się chce, nie da się normalnie, jakby to powiedzieć, żyć, żeby po prostu zamiast zrobić to inaczej, to oni niestety muszą dopieklić Biedronce albo dopieklić też innym klientom. Ja nie rozumiem tego naprawdę, bo nie wiem, jeśli oczywiście ktoś by chciał się na ten temat wypowiedzieć, to oczywiście zapraszam chętnie, oczywiście w komentarzu możecie napisać, co o takiej sytuacji myślicie. Czy powinno to być tak, jak oni chcą, czy powinno być tak, jak klienci by chcieli? Bo teraz to już ja nawet nie wiem, czy to ma być tak, jak oni chcą, czy jak klienci, bo oni chyba decydują zamiast klientów. Bo ja nie wiem, jak to wygląda. Ale dobrze, zostawmy tą głupią sytuację na później. Dziś praktycznie się 2 razy pomyliłem. 2 razy, tak. 2 razy z tym oleandrem się pomyliłem. Chyba 7 razy byłem w Lidlu dzisiaj, 7 razy, tak. Bo nie dość, że telefon padł, to potem jeszcze nie był kupon aktywowany, a w ulotce nic nie było napisane, że niby jest jakiś kupon czy cokolwiek, tak? To jest też głupota, żeby w ulotce nie napisać, że kupon trzeba aktywować, tak? To też jest głupota według mnie. Ale dobra, no już zostawmy. Dobra, jeżeli chodzi o pielęgnację tego oleandra, to trzeba podlewać go ciepłą albo taką ciepłą albo letnią wodą, bo oleander nie lubi zimnej wody, nie lubi zimnej wody z kranu. Nie wiem, czy można mineralną wodą podlewać. To bym musiał jeszcze troszeczkę zgłębić tą wiedzę, bo o oleandrze, ale jeżeli chodzi o wodę mineralną, jeśli oczywiście by była woda mineralna taka troszeczkę ciepła, letnia, to oczywiście naturalnie tak, można. Ale jeżeli będzie gorąca, czy zimna, to nie można. Musi być ciepła, czy letnia woda taka, żeby można było tego oleandra
praktycznie podać i praktycznie tak, nie wiem, jak tam z oleandrem jest, praktycznie raz na tydzień, raz może być raz na tydzień, raz na 2 tygodnie można go podlewać. No i praktycznie jak to więcej widzimy, to już go już ktoś podlał, ale no niestety go źle podlał. Chociaż są też, jak to się mówi, priorytety, bo zobaczcie co tu jest. Zobaczcie. Odnóżki są. Tak, udało mi się uzyskać odnóżki oleandra. To wypuszcza z korzeni. Zobaczcie, jak to fajnie, elegancko wypuszcza. No, po prostu wypuszczają nowe sezonki, tak? No, nowe sezonki wypuszczają. A tu mamy. Tutaj mamy. Momencik. Tu mamy odnóżkę. I ja sobie tą odnóżkę chcę, jakby to powiedzieć, wykopać. A to resztę dam tej znajomej, będzie miała na urodziny prezent. Także myślę, że może to się uda ją zobaczyć, ukorzenić czy wykopać. Zobaczymy, jak tam moja druga ogrodniczka to wymyśli. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te porady Oleandra i o tą całą sytuację z tym Lidlem. Ale mówię, to po prostu jest masakryczne. Mówię, pamiętajcie, uważajcie w razie czego z tymi kuponami. Z tą aplikacją, bo czasami można sobie narobić niezłego bigosu z tym. Ja już dziś miałem taką przygodę, że 7 razy byłem w Lidlu i już po prostu to już po prostu nie jest na moje nerwy, nie? Także rzeczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o ten oczywiście materiał ogrodniczy, także to by było na tyle. Oczywiście życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych oczywiście materiałach ogrodniczych. Myślę, że w przyszłym tygodniu, może pod koniec tygodnia, myślę, że pod koniec tygodnia, w piątek albo w sobotę coś wrzucę. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Także dziękuję oczywiście Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także dziękuję i do zobaczenia.